trwa przebudowa drogi powiatowej Alei Słowackiego w Oświęcimiu. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Etap pierwszy, wykonywany w tym roku, obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicą Olszewskiego. Etap drugi, do realizacji w roku 2017, obejmuje odcinek od skrzyżowania z ulicą Olszewskiego do skrzyżowania z ulicą Zaborską. Zakończenie prac w ramach pierwszego etapu ma nastąpić do 15 listopada bieżącego roku. Zadanie obejmuje m.in. przebudowę jezdni, budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc postojowych, zatok autobusowych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i oświetleniowej. Koszt przebudowy drogi powiatowej Alei Słowackiego w Oświęcimiu to prawie 3,5 miliona złotych. Dofinansowanie z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego wyniesie 2 miliony 100 tysięcy złotych. Pragnę Państwu przypomnieć, że ponad 44 miliony złotych w tym roku żeśmy przeznaczyli na inwestycje i według wstępnych kalkulacji budżetowych już mamy na przyszły rok zaangażowanych 50 milionów na nowe i na kontynuację starych. Z tych sztandarowych takich, można powiedzieć, które będą widoczne, to jest Aleja Marzeń, jak ją nazywają wszyscy, Aleja Słowackiego w Oświęcimiu, która czas operacyjny tego pierwszego odcinka to jest do końca listopada, ale myślę, że firma, która wygra przetarg, jest firmą, która ogromne moce angażuje i myślę, że troszeczkę przyspieszą tempo, ale czas operacyjny do końca listopada nie jest absolutnie zagrożony. Odcinek od Dąbrowskiego do ulicy Olszewskiego, pierwszy etap z przebudową tarczy skrzyżowania Słowackiego Tysiąclecia i w przyszłym roku od Olszewskiego do ulicy Zaborskiej i to będzie kompletna. Mam też dobrą informację, ponieważ firma Teuron była tak przychylna, że wymieni nam wszystkie lampy oświetleniowe na całej długości Alei Słowackiego, także myślę, że ta ulica, ta aleja wreszcie zasłużyła na to, żeby ją zmodernizować. Chcemy tę drogę dopasować do gdyby problemów wynikających z miejscami parkingowymi. Samochodów w mieście przybywa, miejsc parkingowych nieproporcjonalnie do ilości. Chcemy troszeczkę zawężyć tą aleję kosztem miejsc parkingowych po obydwu stronach na wzór ulicy Tysiąclecia na odcinku od Śniadeckiego do ulicy Nojego. Myślę, że mieszkańcy zaaprobują ten projekt i jeżeli ulica uzyska nowy wygląd, mieszkańcy, przede wszystkim ci mieszkający bezpośrednio przy tej ulicy, będą bardzo zadowoleni.